przekroczeniu granicy polsko-ukraińskiej oraz granicy dwóch województw, lwowskiego i stanisławskiego, stoimy przed mostem na Dniestrzu. Jest godzina 6 rano, 2 sierpnia 2013 roku. Właśnie stąd rozpoczynamy naszą sentymentalną podróż nieznaną. I wkraczamy, kończy się województwo stanisławowskie, wjeżdżamy w województwo tarnopolskie, tam gdzie będziemy kręcić, tam gdzie pochodzi większa część mieszkańców Tarnowca. Będziemy za chwilę wjeżdżać do miasta Tłuste. Jesteśmy przed tablicą informacyjną planu powiatu Zaleszczyki. Miasto Zaleszczyki znajduje się na południu powiatu, a my zaś będziemy odwiedzać miejscowości na północy powiatu wokół miasteczka Tłuste. Pokazujemy Państwu, idąc po torach, kierunek, w którym odjeżdżały transporty repatriantów. Wiele rodzin w strachu oczekiwało na wywóz i nie byli pewni, co czeka ich na ziemię odzyskania Polski. Rodziny trzymały się razem, by raźniej przeżyć tą podróż. W Tłustym są dwie cerkwie, prawosławna i grekokatolicka. Widać też panoramę głównej ulicy miasteczka wraz ze starą piekarnią, która pieczy chleb do dnia dzisiejszego. Wyglądają Państwo zabytkowe budynki, w niektórych z nich urzędowało NKWD, które to kierowały transporty Polaków na Sybiu i repatriantów do Polski. Budynek nazywany Gwiazda w latach wojennych spełniał rolę sądu wojewódzkiego, gdzie toczone były rozprawy osądzające Polaków. 15 lipca 1945 roku odbyła się tutaj rozprawa sądowa, gdzie zapadł wyrok skazujący na wywóz do Syberii 12 Polaków z samoobrony Czerwonogrodu. A w takim stanie są utrzymane nasze cmentarze polskie. Wchodzimy na cmentarz żydowski w Tłustym, który położony jest na pobliskim wzgórzu. Widać wspólną mogiłę pomordowanych Żydów przez hitlerowców w 1942 roku. W samym Tłustym mieszkało ponad 1200 Żydów, zajmujących się przede wszystkim handlem. W mogile tej w krótkim okresie zamordowano ponad 1400 Żydów. Mówiono, że mogiła po zakopaniu cała się trzęsła jak bagno, a bocznymi dróżkami płynęła krew. Zajeżdżamy pod zamkniętą kaplicę Bożego Miłosierdzia, a obok zarośnięty cmentarz polski. Z miejscowości tej pochodzą rodziny Stanisławskich i Szymków. Część mieszkańców Szypowiec mieszka do dzisiaj pod Legnicą, Bąkowica oraz w Złotoryi. Od banderowców zginęło tam 42 osoby. Micia też tu raz była. Pamiętacie Micię? No, a to ma 90. A tego kto nic nie ma? A też wyszło Krowicki. No tak, Krowicki, one są siostry, tylko ta była młodsza. Marysia, a ta Leonka. No, to ratuje co? Leonka, to są dziś. One były akurat na prazdnika, na 90 lat, jak miała ona. A teraz już... Teraz
Dajęcieła tam osiedli, by było wjechać. Byliśmy. Podążamy dalej drogą wspomnień naszych bliskich. Drogą tęsknoty i cierpień wielu. Drogą nadziei i nienawiści. Podążamy dalej drogą przez nas nieznaną, jeszcze niepoznaną. Drogą historii zawiłą, drogą zakłamania, niezrozumienia. Podążamy, by zrozumieć. Mijamy miejscowość Buraków, z której pochodzi wiele naszych rodzin. Większość z nich osiedliło się w pobliskich Różkowicach, a w Tarnowcu mieszkają do dziś rodziny Sobczak, Szczepanik, Rakoczy, Kostecki, Radomski. Jedziemy do Kamieńca Podolskiego. Miasto to było nazywane przedmurzem chrześcijaństwa lub bramą do Polski. Leży nad rzeką Smotrycz, lewobrzeżny dopływ Dniestru. 18 sierpnia 1672 roku został oblężony przez Turków. Załoga dzieli się broniła, jednak 25 sierpnia Turcy podkopali się pod jedną z baszcz i ją wysadzili. W tej sytuacji starosta podolski, głównodowodzący obroną Potocki, 26 sierpnia podjął decyzję o kapitulacji. Turcy pozostali w Kamieńcu przez 27 lat. Zamek został odzyskany przez Polskę dopiero po pokoju w Karłowicach roku 1699. To jest Karola Wilczyńskiego rodzina. Wilczyńskiego? Tak, tak. A reszta? Reszta Adania. To reszta? Tak. Ciotka mojej mamy. Moja mama Jadwiga Kutkowska z domu. Kutkowska? Tak. Wisia? Nie. Jadwiga, ale Wisia też nie. Jadwiga Edzie. Edzia. Edzia Kutkowska. Ona mała ku niejąca czulunika. No ja byłam młodszy, to ja już się A Ludwik Kutkowski? Żyje. Żyje. A starszy ule? Starszy ule. Aha. No, ale wiesz, specjalnie przyjechał. Tak, specjalnie przyjechał dla Piotrek Ulipa. Płacze kamień, hen pod lasem jeszczynkami. Podolanka siadła na nim, samusieńka jak ten kamień. Podolanka siadła na nim, samusieńka jak ten kamień. Siedzi szlucha, ręce łamie, gdzie jest prawda, a kto kłamie. Oczy węża właśnie łamie, jaka prawda, a kto kłamie. Oczy węża właśnie łamie, jaka prawda, a kto kłamie. Słyszał głośny płacz, młodzieniec, piękny był to Ukrainiec. Dam ci serce, a ty wieniec, chętnie z tobą się ożenił. Dam ci serce, a ty wieniec, chętnie z tobą się ożenił. Czule szepczy swej dziewczynie, słodko gra na mandolinie. Nie bój mnie się, moja luba, Olkę żonę mieć to luba. Nie bój mnie się, moja luba, Olkę żonę mieć to luba. Przyszła wojna, zabiłucha, odmieniła serce zucha.
ci rozkazów innych słucha, słucha i słucha. I rozkazów innych słucha, słucha i słucha. Szardzie jak kościel dzwoni, z dymem poszły wszystkie domy. Teraz głoszą wszyscy wieści, o szmargłowie się nie mieści. Teraz głoszą wszyscy wieści, o szmargłowie się nie mieści. Jeden złapał ją za głowę, drugi trzymał ją za nogę. Trzeci przeciął na połowę, że śpiewać już nie mogę. Trzeci przeciął na połowę, że śpiewać już nie mogę. Z polskich kresów wyjechali, w Nowej Polsce zamieszkali. Choć spokoju nie zaznali, końca wojny doczekali. Choć spokoju nie zaznali, końca wojny doczekali. Jadą szukać grobu babki, wsi już nie ma, rosną kwiatki. Znaleźć kamień, siadam, płaczę, gdzie jest prawda? Znaleźć kamień, siadam, płaczę, gdzie jest prawda, a kto kłamie. Zakłamania nadszedł koniec, musi stanąć tu grobowiec, by zobaczył to światowiec, jak ten kamień łzami rośnie. By zobaczył to światowiec, jak ten kamień łzami rośnie. Godziny, taki krótki zapis tego, co przez trzy dni myśmy tam zobaczyli.
jedna co nieprzespane, męcząca podróż po dziurach, po, nie mówię, że bezdrożach, ale naprawdę po ciężkich wertepach. Były momenty, że zamiast jechać asfaltową drogą, to jechaliśmy poboczem, polną drogą, bo ona była o wiele lepsza. Tak to fizycznie, technicznie wygląda ta strona. I każdy dzień był wypełniony do późnego wieczora. Staraliśmy się spotkać jakichś partnerów do rozmowy, bo nie było tak, że myśmy przyjechali na jakieś umówione miejsce do miejscowości, w której będzie ktoś na nas czekał. Nie, myśmy przyjechali, jak to żargonu mówimy, na wariackich papierach. Wpadaliśmy do wsi i próbowaliśmy nawiązać dialog z kimkolwiek. Więc w przypadku tej rodziny, którą spotkałem, to było takie pierwsze spotkanie, ale po tym, co w ciągu tych 3 dni zobaczyliśmy, postanowiliśmy, że może za rok, może za 2 wybierzemy się, ale już na dłuższy czas, co najmniej, żeby pobyć tam tydzień, żeby na spokojnie pochodzić, bo wierzcie nam, te miejsca są godne uwagi, choćby po to, żeby z kimkolwiek porozmawiać o wiele dłużej, to raz, 2. Sfotografować, zdokumentować te ślady, które zostały jeszcze w takim stanie, w jakim są. Po to, żeby ta pamięć trwała maksymalnie długo, na tyle, ile my będziemy w stanie to utrwalić, przekazać następnym pokoleniom. Kolejna rzecz związana z tym wyjazdem to taka, że próbujemy zobaczyć, dotrzeć do tych elementów polskości, do tych elementów związanych z pochodzeniem naszych rodzin. Na cmentarzu w Tłustym znaleźliśmy takie nazwiska jak Brezowski, Zawiśla. My nie wiemy, czy akurat to są te rodziny, które tutaj przyjechały, ale proszę nam wierzyć, tak jak chodziliśmy w Czerwonogrodzie, gdzie chaszcze były wyższe niż tutaj sufit i błądziliśmy tak jak Cejrowski to był Pilkuś w tym momencie, naprawdę. Myśmy chodzili między takimi chaszczami cały czas. W Tłustym cmentarz wygląda podobnie. Tam w części jest troszeczkę zadbany, a reszta to są wysokie zarośla, krzewy, drzewa brzozowe. Ponadto pokrzywy i pasące się kozy między nagrobkami. To też świadczy o pewnej kulturze tamtego społeczeństwa. Także to są nasze jakieś takie pierwsze spostrzeżenia, refleksje z tamtego wyjazdu. Myśmy przekazali tylko taką sentencję tego, co widzieliśmy, tego, co doświadczyliśmy. Fajnie, że można było z kimkolwiek porozmawiać. Na pewno były to nie tyle, że trudne dialogi, ale nie było jakby takiej nici porozumienia. Więc były to takie krótkie, niedługie rozmowy, nie zaczepialiśmy na ciężkie tematy, albo szliśmy jeszcze tak troszeczkę opłotkami, żeby nie drażnić lwa, ale musimy pamiętać o jednym. Nie możemy zapominać tematów, nie możemy mówić tego, że to stało się. Nie, trzeba mówić po prostu po imieniu. Nazywać rzecz tak, jak miała miejsce. To byli banderowcy. Ludzie, to niekiedy to byli sąsiedzi, którzy mordowali własnych sąsiadów. Były przypadki, że sąsiedzi uprzedzali, tak jak w przypadku mojej rodziny, mamusia jest tutaj świadkiem, ciocia tak samo, że namawiali, aby rodziny już opuszczały, bo jednak dzieje się niebezpiecznie. I nie możemy dopuszczać do tego w naszej pamięci, w naszym społeczeństwie, że o takich trudnych tematach będziemy mówili zdawkowo, będziemy spychać je, żeby nie drażnić, żeby omijać, żeby nie pamięć puszczać. Nie, trzeba mówić wprost. Trzeba mówić, jak rzeczy się miały i tak jak Wysiek wspomniał, że 49 osób zginęło, załóżmy w Czerwonogrodzie, a tam zostały osoby dobite, bo tak było. To nie wzięło się z niczego, tak było. I myślę, że w takim ogólnym kontekście jeszcze należałoby też zawsze mówić, że nikt tam nie tworzył polskich obozów śmierci, jak to czasem się mówi w telewizji. I o sprawach nie można też mówić w ten sposób, że spychamy to na bok, więc trzeba mówić, jeżeli chcemy żyć godnie, chcemy być Polakami, to musimy walczyć o swoje. Dziękuję.
Słuchaj, ja tylko powiem tak, jako najmłodszy uczestnik tej wyprawy, powiem tylko tak, no, ludzie i mieszkańcy wsi Tarnowca i okolic bardzo szybko odchodzą, tak? I myślę, że właśnie, żeby nie odeszło wraz z nimi, ta historia, ten przekaz, nagrywamy. Nagrywamy i będziemy jeszcze raz to robić i sobie mam nadzieję, że tylko tyle mogę powiedzieć, tak? Korzystając i nawiązaniu do tematu, chcę poinformować, bo być może nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, że spośród mieszkańców został zawiązany mieszkańców Tarnowca Komitet Budowy Pomnika Grobu Upamiętniającego pomordowanych naszych bliskich z rodziny byłych mieszkańców Tarnowca, którzy mieli jakieś związki właśnie tam rodzinne na wschodzie. I tutaj przedstawiciele Rady Sołeckiej są oczywiście wprowadzeni w temat, więc taki pomnik, taka mogiła pamięci, czy forma epitafium, różnie możemy to nazywać, powstanie na naszym cmentarzu. Będziemy chcieli zapewne też i od Państwa jakiegoś wsparcia prosić troszeczkę, ale w tym kontekście i w tą stronę będziemy również dążyć. Także dziękuję serdecznie za uwagę. Ja chciałbym poprosić jeszcze pana doktora tutaj z ręką, żeby powiedział o swoich przeżyciach. Też może dopowiedział pewne rzeczy. Jest historykiem, jest znawcą tematu, więc zapraszam serdecznie. Bardzo trudno jest mówić o chwyconej obiektywem chwili, kiedy prezentuje ona obraz jakby wyjęty z innego świata. Ale jeśli tak jest, jeśli ten obraz jest prawdziwy, a jest prawdziwy, to trzeba by sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, skąd w ogóle możliwy jest taki obraz w Europie. Co się stało? Panowie prezentowaliście także historię kilku wieków, pokazując świątynie, fortece, zamki, ale one też świadczą o tym, że to nie było miejsce akcji historycznej spokojnej. Tam się stale coś działo. Profesor Zbigniew Wójcik, taki znany polski historyk, napisał już w początku lat 60. wydał taką książkę Dzikie pola w ogniu. Bo jakoś kiedy mnie się pytają często, jaka jest różnica między nami a Ukraińcami, no mówię, my mamy 1000 lat historii. Jeśli sobie nie znamy z tego sprawy, Ukraińcy nie lubią wydajnie. Bo ja mówię, nie mieliście własnego państwa. Oni w ten czas sięgają po Ruś Kijowską, po Chmielnickiego. No dobrze, mówię, zgoda, ja tego nie neguję, ja tego nie przekreślam. Ale w historii liczy się długie trwanie. Tylko poprzez setki lat można zostawić po sobie ślady, które mogą być śladami uznanymi za te, które wzbogaciły ludzkość, które coś ze sobą przyniosły. Tam też są te ślady. Ale kiedy dzisiaj rozmawiamy z Ukraińcami, to oni są jakby zagubieni. Odzyskali państwo. I proszę zwrócić uwagę, jak to państwo wygląda. Na początku lat 90. odwiedzając Bibliotekę Stefanka w Lwowie, to jest ta biblioteka, która przejęła
te zbiory ostrzeńskie, które zostały w Lwowie. Pojechałem do swojej rodziny, do rodziny mojej matki. Matka jest Ukrainką. Rodzina w Lisowcach mieszka. Jadąc, widziałem usypany świeżo kopiec, taki kurhan niepodległości. Z tablicami upamiętniającymi bohaterów historycznych od najdawniejszych czasów po czasy współczesne. Nie będę tutaj się dzielił swoimi wrażeniami, jakie niektóre nazwiska na mnie robiły, ale to nie było ważne, to jest ich historia. Po kilkunastu latach, dwa lata temu przyjechałem do Lutowiec i mówię, a gdzie się podział ten wasz kurhan niepodległości? Ja go nie widzę. No jak to? Przy drodze stoję, jechałeś, to musiałeś to widzieć. Wracam. On wygląda tak jak cmentarze, przez które został zarośnięty, trudno tam wejść, trudno cokolwiek zobaczyć. Dlaczego o tym mówię? Bo to nie jest rozmyślna działalność. To nie jest działalność świadomego jakiegoś niszczenia polskich cmentarzy. I postanowiłem przywieźć Państwu tylko jeden z tomów 16-tomowego słownika geograficznego Królestwa Polskiego. Ukazały się te 16 tomów w latach 70. i 80. XIX wieku. I tu każdą z tych wsi, Państwo, teraz lepiej, i każdą z tych miejscowości, o której Panowie robiliście film, znajdziecie opisano, chociażby w Lisowce, z dokładnym opisem, ile ziemi i do kogo należała, to znaczy prywatna, chłopska, kto był, ile było Ukraińców, ile Polaków, kiedy wybudowano cerkiew, kiedy wybudowano kościół, a wszystko, cała i objęto tym opisem ziemię od Kijowszczyzny po Łużyczan. I to jest ta nasza przewaga. To jest właśnie ta nasza przewaga. Dzisiaj my praktycznie takie dzieło nie poznamy. Chociaż ja wiem, miałem zaszczyt znać pana Romana Askalazego. Syn Głowa, historyk sztuki, bardzo mocno związany z polami arystokracji, który cały okres powojenny poświęcił odtworzeniu, zrobił taki słownik dworów szlacheckich na wschodzie, w granicach od pierwszego rozbioru, przez wszystkie trzy zawody. Większość tych dworów dzisiaj nie istnieje. Zostały zniszczone, a on to wszystko zinwentaryzował, opisał. Napisał kilkadziesiąt tysięcy listów do rozsianych właścicieli i zebrał. Całe życie temu poświęcił, wydał 11 takich tomów. A więc są ludzie, którzy pracują, żeby nie zginęła pamięć, bo to jest najważniejsze. I to, co panowie robicie, to jest też to samo. Żeby nie zginęła pamięć. Jedno tylko powiem, kochani, historia, tak jak dawniej mówiono, i tu nic nie odkrywam nowego, nie odkrywam Ameryki, jest nauczycielką życia. I kto będzie ją ignorował, to sobie robi krzywdę. A kto zanurza się w historii, to po prostu ma niesamowitą perspektywę. I myślę, że my musimy uczyć młode pokolenie tego zanurzania się w historię. I coś więcej powiem, my musimy uczyć i siebie też uczyć, bo ciągle my musimy uczyć, że my jesteśmy spadkobiercami takiego niezwykłego narodu, takiej cudownej historii. Trudno poszczycić się, nie wiem, czy inne narody mogą się poszczycić tym, czym my możemy się poszczycić, a znamy to tylko odrobinkę, powiedzmy, malusieńko, niewiele. I dlatego dobrze, że takie spotkania są. Podpisuję się pod tym jedną i drugą ręką. I życzę wam, kochani, tym, którzy powołali do istnienia to stowarzyszenie,
tutaj w Tarnowcu, tej dobrej cząstki, bo zawsze Tarnowyżmy to jest nasza dobra cząstka Marabit, żeby to stowarzyszenie rozwijało i żeby skupiało ludzi dorosłych, tych starszych, bo ja zawsze też lubiłem słuchać swoją babcię. Moja babcia, powiem Państwu, już teraz mówiłem, to była osoba niezwykła, już nie żyje, o której ja lubiłem się wiele rzeczy uczyć. Słuchać ją. Do dzisiaj to zabrzmi dziwnie, najbardziej ukochaną osobą i to się nie wstydzę powiedzieć. To nie rodzice, których zawsze się uszanowałem. To moja babcia, bo ona miała coś w sobie takiego niezwykłego i też tą duszę, tak opowiem też kresowia, że stwarzała jakieś takie niesamowite perspektywy tego, co było, co jest. Dawała zawsze nadzieję, miała w sobie coś takiego, co tak myślę, że co w polskiej duszy gra. I to właśnie musimy mieć wszyscy. I musimy się jakoś tym budować i cieszyć się, że jesteśmy właśnie tymi, jeszcze raz powiem, spadkobiercami tej niezwykłej historii. I na koniec, żeby nie przedłużać, była taka sprawa, pamiętam, chodzi o te dzieje bardzo takie pierwotne naszego narodu. I Polacy, cacy, dobrze, ale my nie zawsze byliśmy tacy cacy. Czy wiecie, kochani, że Polacy wybili plemię dźwigów? Też w ramię tego, że to trzeba cywilizować, że trzeba nawracać, ale było tak, nie? No i nawet jeżeli ktoś by kiedyś powiedział, tak byli, to trzeba się przyznać, to była tragedia. Stało się tak, że na północy plemię dźwigów zostało właśnie przez nas całkowicie likwidowane. No ale to, wybaczcie, że o tym mówię, to są takie pewne szczegóły, które dotyczą, prawda, tego początku formowania się polskości i wszystkiego. I dlatego mówię, że wiele takich jest sytuacji, gdzie też musimy się uderzyć w piersi, powiedzieć przepraszamy, to jest nasz ból, ale z drugiej strony cieszymy się, że mamy taką przeszłość, nie? I którą musimy ciągle odżywać. Musimy cieszyć się i nią właśnie żyć i patrzeć na wszystko. Właśnie ktoś powie, o nie ma, tak jak dzisiaj wszyscy, a my się rano, nie ma, a wszystko jest źle, a nie ma sensu, a nie damy rady. Damy radę, tylko trzeba chcieć, mieć nadzieję, wszystko można z takim narodem, który ma taką cudowną historię. Dziękuję. Bo przedstawialiśmy tutaj osoby zaproszone i dojemy do nas nasz niezawodny Wójt. Zawsze jest z nami, zawsze nam towarzyszy, nas wspiera i bardzo, ale to bardzo wiemy, że poświęca swój prywatny czas, nawet w niedzielę, w dniu wolnym od pracy. Dziękujemy ślicznie. Zapraszamy na wszystkich.